Witajcie, moi drodzy. Pokażę Wam dzisiaj takie prawdziwe dane, bez żadnego zakłamywania, pokazujące, jaka w rzeczywistości jest tragiczna sytuacja wielu Polaków, którzy chcieliby mieć normalne życie, ale nie w Polsce, szanowni Państwo, nie w Polsce, tylko w Wielkiej Brytanii. Wielu Polaków, którzy nie są w stanie właściwie wiązać tak samo dobrej przyszłości z Wielką Brytanią jak 10 czy 15 lat temu. I na czystych faktach, bez żadnych ogródek i, szanowni Państwo, tego, co może się komuś wydawać, jak w tragicznej sytuacji jest bardzo dużo Polaków w Wielkiej Brytanii, ale także i sama Wielka Brytania. Nad jakim skrajem zapaści właściwie jest ten kraj i powstaje pytanie, w jakim cudem chce wyjść z tej sytuacji, w której jest zamknięty. Z jednej strony poprzez swój sukces, z drugiej strony poprzez złe zarządzanie i złe decyzje. Tak więc pokażę Państwu, że rzeczywiście w Wielkiej Brytanii dla znacznej ludzi życie czy bycie, istnienie tam jest zwyczajnie bez sensu. Dla wielu ludzi po prostu zwyczajnie nawet jest lepiej żyć w Polsce. W wielu przypadkach, prawda? Ja oczywiście nikomu nie mówię, co ma robić, bo każdy ma swój rozum, prawda? To jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne. Pokazuję, jakie są możliwości, gdzie jest ciężko, gdzie jest łatwo, gdzie jest lekko. Ale pokażę Państwu teraz, w jak tragicznej sytuacji generalnie znajduje się bardzo duża diaspora Polaków, ale też samych Brytyjczyków tam mieszkających i wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają, dla których życie w Wielkiej Brytanii w znacznym stopniu nie ma jakiegokolwiek dłuższego sensu. Tak jest, szanowni Państwo, pokażę Państwu, musimy zrozumieć to wszystko, co mówię. Wejdźmy tutaj, prawda? To jest strona, jedna z głównych stron, jedna z najbardziej znanych stron z nieruchomościami w Wielkiej Brytanii, w UK, i wszedłem na takie miasto, które nazywa się Cambridge. Cambridge, Oxford, dużo ludzi zna Cambridge. Na Cambridge są znane uniwersytety, ludzie jeżdżą tam studiować. Jest to duże miasto, no ale w Cambridge i koło Cambridge i ogólnie pod Londynem i w Londynie mieszka bardzo dużo Polaków, prawda? Generalnie no, Polaków bardzo dużo mieszka w Wielkiej Brytanii, już coraz mniej, ale właśnie te podlondyńskie, jak Luton, Cambridge, Oxford, no tam bardzo dużo Polaków mieszkało i mieszka. I jednak, jak sytuacja się zmieniła, jak drastycznie się zmieniła, bo gdy Polacy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, to była inna rzeczywistość, która pozwalała, szanowni Państwo, w znacznej części osiedlić się, żyć i mieć perspektywy, z którymi dzisiaj ciężko się jakkolwiek zaadaptować, bo takich perspektyw w znacznej części już po prostu nie ma. Tak więc, szanowni Państwo, zaczniemy od Cambridge i pokażę, jaka drastyczna sytuacja jest w samym Cambridge, prawda? Jeżeli ktoś chciałby mieszkać w Cambridge, prawda, w Cambridge, to proszę zobaczyć. Kliknąłem, czy ten brytyjski dream, prawda, brytyjski dream, prawda, czy te życie po brytyjsku jeszcze jest dostępne dla zwykłych Brytyjczyków, dla ludzi, którzy nie mają kupy fury pieniędzy? Zanim o tym opowiem, zapraszam szybciutko do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia kciuka w górę i zasubskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału, do którego link podałem w opisie. Przechodzę dalej. Tylko jeszcze mój ukochany łyk kawy. No i jedziemy z tematem. Proszę zobaczyć. To jest Cambridge. Jest to duże miasto dosyć pod Londynem, prawda? Ono jest tutaj, prawda? I w tym obszarze, generalnie w londyńskim obszarze mieszka bardzo dużo Polaków, prawda?
Bardzo dużo Polaków. Tutaj jest Cambridge, tu jest Oxford. No, generalnie bardzo dużo Polaków tutaj mieszka, prawda? Generalnie Polaków wszędzie bardzo dużo mieszka prawie, no ale tutaj znaczna część Polaków właśnie mieszka. I my zaznaczyliśmy sobie Cambridge i sprawdzimy, jakie życie mogą mieć Polacy. I tutaj jest do 25 mil. Zobaczymy, ile tysiące, jak tysiące Polaków, czy tym tysiące, no jeszcze tu jest Peterborough, proszę zobaczyć, tutaj jeszcze w Peterborough dużo Polaków, prawda, mieszka. Generalnie mieszka w tym całym rejonie bardzo dużo Polaków, bo to jest miejsce takich fabryk, które produkują właśnie w znacznej części dla Londynu, dla Cambridge właśnie, dla Oxford i dla innych większych miast. Po prostu te fabryki tam taniej zakładać, tak? Tak więc popatrzmy. Kliknąłem, szanowni państwo, gdyby człowiek, taki zwykły człowiek chciał zamieszkać w Cambridge, tak? Zwykły człowiek chciał zamieszkać w Cambridge. Kliknąłem z rodziną, kliknąłem, szanowni państwo, w wyszukiwarce, że chcemy znaleźć domku wolno stojącego, no domku powiem, domku wolno stojącego z trzema pokojami. Z trzema sypialniami. Właściwie pokoi pewnie będzie cztery, no ale z trzema sypialniami. I zobaczmy, jakie są ceny. Proszę zobaczyć, szanowni państwo. Najtańsze zaczynają się od 500 tysięcy funtów, prawda? Bo bardzo dużo pokazywałem, że jest bardzo dużo miejsc, gdzie, szanowni państwo, wiecie, no nieruchomości, dom można kupić za 200 tysięcy, 250 tysięcy funtów. No i taki dom, taką zwykłą wypłatą w Anglii można spłacić, powiedzmy, w 10 lat, prawda? No ale jeżeli sobie wybierzemy na miejsce życia Cambridge, to nie jest tak, że tylko w Londynie jest drogo, chociaż w tym Cambridge jeszcze dalej jest tanio. Proszę zobaczyć. Dom trzypokojowy wolno stojący w Cambridge, to są wystawione minimum po 500 tysięcy funtów. Widzimy 500 tysięcy. No i tylko kilka było po 500 tysięcy, a reszta 535 tysięcy, 535 tysięcy. Widzimy 550 tysięcy, tak? 565 tysięcy, 570. Widzicie, małe domki czteropokojowe, znaczy się małe, no duże, no tam nie wiem, 140 metrów, nie wiem, 130 metrów z ogrodem, z garażem ewentualnie, prawda? Widzimy, 575 tysięcy, 580 tysięcy, no ładne, fajne, takie zgrabne domeczki, niektóre obrzydliwe. Popatrzmy na przykład na tą ruderę. Proszę zobaczyć, jaka rudera. 600 tysięcy, taka rudera. 600 tysięcy, tak? Taka rudera. Ale o co chodzi w Cambridge? Dla tych, którzy nie wiedzą, bo widzicie, bo na świecie w takich miasteczkach jak Cambridge czy Oxford to są miasta studenckie. I tam po prostu jest drogo, prawda? Tam do Cambridge przyjeżdżają bogaci ludzie, aby studiować ewentualnie, prawda? No i widzimy, jak drogo jest w Cambridge, prawda? 600 tysięcy, 600 tysięcy. 625 tysięcy, 629 tysięcy, prawda? Widzimy, że no nie da się taniej kupić takowego domu za mniej aniżeli 500 tysięcy, a cała reszta jest powyżej. Już pomijając, czy można negocjować, czy nie można negocjować, nie będziemy o to się rozchodzić. No ale dla takiego zwykłego człowieka jest teraz pytanie, czy taki zwykły Polak, prawda? Taki zwykły człowiek ogólnie, taki zwykły człowiek jest w stanie kupić sobie taką nieruchomość w danym momencie w Cambridge. No jak ma 500 tysięcy gotówki, no to idzie sobie kupuje, prawda? Ale jeżeli nie ma, no to proszę sobie wyobrazić, że jeżeli taki człowiek nie ma na taką nieruchomość, no to musi zaciągnąć w danym momencie kredyt, tak? Te kredyty dzisiaj są zamrażalne na 5,5%, na 6 mniej więcej, prawda? Tutaj wszedłem i widzimy, jakie są kredyty. Na 5,5 najtańsze Skipton Virgin Money NatWest, prawda? Tylko że trzeba wpisać 500 tysięcy. 500 tysięcy minimum, prawda? Taka najtańsza nieruchomość. No i depozyt minimum 50 tysięcy, powiedzmy, tak? 50 tysięcy. No i update result i na 25 lat. Taki zwykły człowiek, szanowni państwo, przede wszystkim musi najpierw wyłożyć 50 tysięcy plus opłatę, czyli musi wyłożyć 60-65 tysięcy na zakup takiej nieruchomości. 65 tysięcy funtów w gotówce musi wyłożyć. Chyba że kupi na 5%, prawda? I co to oznacza? To oznacza, szanowni państwo, że człowiek samego depozytu, samego wkładu własnego musi wyłożyć 60 tysięcy funtów, a w danym momencie, szanowni państwo, 60 tysięcy funtów to jest przecież około 75 tysięcy euro.
I o co w tym wszystkim się rozchodzi? W tym wszystkim, szanowni państwo, się rozchodzi to, że ja tu teraz kliknę GBP, GBP EUR, prawda? EUR, że GBP EUR, EUR, chodzi o to, że 65 tysięcy funtów, szanowni państwo, 65 tysięcy funtów, to jest, już klikam, to jest 65 tysięcy funtów, 65 tysięcy funtów, to jest 75 tysięcy euro. Szanowni państwo, za 75 tysięcy euro w Hiszpanii kupujesz sobie za gotówkę bardzo dobry apartament na skraju morza. Rozumiemy to? Czyli żeby kupić najtańszy domek w Cambridge za 500 tysięcy funtów, trzeba wyłożyć te 65 tysięcy na opłaty i na depozyt, prawda? 60 tysięcy, prawda, tam na 57, prawda? Nie wiem, 60... Tego się chyba nie płaci podatku do 500 tysięcy. No nie wiem, weźmy 65 tysięcy, tak? I to jest 75 tysięcy funtów. Co to oznacza? Że sam depozyt, szanowni państwo, sam wkład własny wystarcza na to, aby w Hiszpanii, w której nie trzeba używać gazu, aby kupić sobie 100-120-metrowy apartament, a nawet 150-metrowy apartament i żyć tam bez kredytu. Zwykły Polak, większość Polaków nie jest w stanie zaciągnąć sobie kredytu w obecnej sytuacji na tak drogie nieruchomości, na tak wysoko oprocentowane kredyty w Cambridge. Po prostu nie są w stanie sobie zamieszkać, tak? Czyli większość Polaków, jakieś podejrzewam 90%, mieszkanie w Cambridge, w domu, życie w Cambridge, w domu, powiedzmy wolnostojącym, prawda, po prostu nieprzylegającym do ściany drugiego domu, trzypokojowym, jest właściwie niemożliwe. Jest niemożliwe. Dlaczego? No bo, szanowni państwo, kredyt na taki dom, na 10% wpłaty, to jest rata 2700 zł. Widzimy 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, widzimy 2700. To jest taka, szanowni państwo, rata, tak? 2700, najtańsze kredyty, tak? Najtańsze kredyty. I, ale wiecie, no, najtańsze. 2700 funtów, szanowni państwo, 2700 funtów rata. Gdy większość Polaków, jak zarabia 2000 funtów, to się cieszy. Tak? Czyli trzeba by było płacić ratę 2700 funtów. Prawda? Widzimy, jakie jest oprocentowanie zamrożone na 5,30 na 5 lat. Na 2 lata widzimy, jest dosyć dobre to oprocentowanie dalej. Tu pokazuje 7,8, no ale ratę pokazuje jak 5,3, tak? Bo trzeba tam dopłacić ten FIS, prawda? Dwuletnie nie są zbytnio tańsze, są mniej więcej w tej samej cenie. Widzimy, szanowni państwo? Właściwie pięciolatki są tańsze niż dwulatki, jak widzimy. No, dwulatki po ile są? Widzimy, że, szanowni państwo, dwulatki są droższe. Widzimy, czyli banki zakładają, że oprocentowanie będzie spadało. Banki zakładają, że oprocentowanie będzie spadało, więc pięciolatki, pięcioletnie zamrożone kredyty są tańsze. No tak uważają banki, prawda? Tak więc, szanowni państwo, musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz. Że w danym momencie, żeby taki zwykły Polak zamieszkał sobie w Cambridge w domu wolno stojącym z trzema sypialniami, czyli jeżeli ma dwoje dzieci, jedno dziecko ma jedną sypialnię, drugie, trzecia sypialnia dla was, no i pokój dzienny, prawda? Czyli duży pokój, czy tam salon, jak się u nas mówi, prawda? 2705 funtów, czyli najtańsze, czyli trzeba, wiecie, no, to trzeba zakładać, że razem, wiecie, z ubezpieczeniem i z tym, i z tym, no to wychodzi, wiecie, prawie 3000 zł, czy 3000 funtów miesięczna opłata tylko i wyłącznie za dom. A gdzie podatek za dom co miesiąc, prawda, ten council tax i tak dalej, gdzie gaz, gdzie elektryczność, czyli, szanowni państwo, wychodzi właściwie na to, że opłata kredytowa w danym momencie w Cambridge
plus rachunki, no to jest prawie 4000 funtów miesięcznie. Prawie 4000 funtów miesięcznie, szanowni państwo. Plus trzeba wpłacić 50 tysięcy, czyli około 60-65 tysięcy funtów wkładu własnego razem z opłatami. A z drugiej strony możesz wziąć te 65 tysięcy funtów, czyli 75 tysięcy euro i właściwie zamieszkać sobie w Hiszpanii za darmo. Za darmo. Szanowni państwo, te ceny są poza zasięgiem zwykłego człowieka żyjącego w Wielkiej Brytanii. Bo większość ludzi w Wielkiej Brytanii to zarabia, wiecie, 2000 funtów. Jak zarabiają 2000 funtów, to się cieszą, bo minimalna to 1400, więc jak zarabiasz 2000, to się cieszysz, jak zarabiasz 2500, to jeszcze bardziej się cieszysz, a jak zarabiasz 3000 funtów na rękę, no to już jesteś fajny, bardzo fajny jesteś, prawda? Tak? Ale o to chodzi, że te 3000 funtów to musisz tutaj wydać tylko na sam kredyt. A gdzie opłaty, a gdzie życie i te... Nie da się po prostu kupić takowego domu w Cambridge, ale zobaczmy, czy się da kupić takowy dom może poza Cambridge, tam gdzie może mieszkać więcej Polaków. To weźmy, szanowni państwo, w takim razie do 20 mil, czyli do 30 kilometrów, to jest dużo, prawda? W tym zasięgu jest na pewno jakieś 10 tysięcy, 20 tysięcy Polaków, podejrzewam. No i zobaczmy, czy nam wyskoczą jakieś ładne domeczki. Tutaj offers over. No i coś się zaczyna. Coś się zaczyna. Widzimy, coś jest. 190 tysięcy euro, tak? 230 tysięcy, przepraszam, funtów. 230 tysięcy funtów. No ale takie gorsze. Widzimy, jest za 240, tak? Czyli już jesteś w stanie zamieszkać w takim domeczku. Ja nie wiem... Chatteris, nie wiem, gdzie to jest, szanowni państwo. Ale widzimy, że gdzieś w jakichś małych miasteczkach, w małych miasteczkach jesteś w stanie zamieszkać już za te 240 tysięcy funtów, czyli o połowę mniej. Proszę bardzo, tutaj mamy ładny domeczek, prawda? Miles Hawk Way Mildenhall. Nie wiem, Mildenhall. Nie wiem, gdzie to jest. Nie będziemy tego sprawdzać. No ale jest to około 30 km od Cambridge, tak? Czyli tak jakbyśmy sobie kupili, nie wiem, 30 km od Gdańska na Kaszubach, czy 32, czy 30 km za Warszawą, prawda? I tak dalej, tak? No to już możemy kupić o połowę taniej. I tu jest właśnie fajnie, że dobra, no na pewno już sobie nie zamieszkasz sobie w Cambridge, nie będziesz mieć wygodnego życia w wygodnym miejscu, no musisz sobie gdzieś tam mieszkać dosyć daleko, ale widzimy, są po 250, oczywiście można je kupić taniej, bo to chodzi o negocjacje, prawda, ale widzimy, że musisz mieszkać na prowincji. Oczywiście w Wielkiej Brytanii fajniej mieszkać na prowincji, bo jest milej, prawda, bo Wielka Brytania ma przepiękną prowincję. Widzimy, jakie to są piękne miejsca. To jest prawdziwa brytyjskość. To nie te tam Birmingham, ten Manchester i tam ten Londyn, prawda. To jest prawdziwa Wielka Brytania, szanowni państwo. To jest prawdziwa Anglia. To jest prawdziwa Anglia, tak. To jest ładna, prawdziwa Anglia, tak. Piękne domeczki, zadbane w miarę, piękne domeczki, mili ludzie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tutaj to gorzej, prawda, no ale widzimy. To jest prawdziwa taka angielskość, tak? To jest prawdziwa angielskość, nie? No i tutaj już znajdziemy coś za 270, widzimy 250 i to już wygląda znacznie lepiej, prawda? Bo jeżeli ktoś by chciał mieszkać w Cambridge, no to jest totalnie w znacznej części bez sensu, prawda? Bo wkład własny razem z podatkami to jest równowartość zakupu 150-metrowego apartamentu w Hiszpanii za gotówkę. No to jest bzdura, prawda? To jest bzdura, no to lepiej wyjechać, bez sensu. No to można mieszkać, wiecie, z rodziną lepiej mieszkać na przedmieściach w znacznej części, prawda? Bo jest mniej pokus dla dzieci. I dzieci są ambitniejsze, tak mówią naukowcy, że w miastach dzieci są mniej ambitne. Masz większe prawdopodobieństwo, że jak będziesz mieć dziecko... O, proszę zobaczyć, jaki ładny domeczek. Proszę zobaczyć, piękne, prawda? Proszę zobaczyć, jakie piękne. Piękne, tak? Ładnie. Ładnie, pięknie. 280 tysięcy, tak? Widzimy, 280, czyli ładne. Ładne, po prostu ładne domki, szanowni państwo. No, po 1 000 000 złotych, tak? Tylko, że u nas też kosztuje 1 000 000 złotych, tak? I wiecie... Bo u nas się wpaja w Polsce,
że widzicie, że niby u nas jest dalej tanio. Nie, u nas jest okropnie drogo, bo u nas, szanowni państwo, nie ma wyboru tak fajnych domeczków w Polsce. Nie ma, bo u nas jest wszystko blok, 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 blok. Czyli widzimy, że jesteśmy w stanie do tych 20 mil, do tych 30 tam 2 kilometrów kupić coś za 270 tysięcy, tak? A ile to jest 270 tysięcy? No to trzeba 270, 270, 27 tysięcy wkładu, no to 27 tysięcy to nie jest taki ból, prawda? Chyba zerowy jest, opłata jest zerowa za, nie trzeba podatku płacić od kupna, chyba do 300 tam, czy tam, nie wiem, prawda? Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, w danym momencie, szanowni państwo, w danym momencie, jaką mamy sytuację? Jaką mamy sytuację? Że ta rata już jest tylko 1460 funtów. A jak sobie weźmiemy na 35 lat, tak? Na 35 lat, no zawsze można spłacić szybciej, robić nadpłaty. Pamiętajmy o tym, tak? Że ta rata już jest, proszę zobaczyć, jaka zadowalająca. Jaka ta rata jest zadowalająca? W danym momencie, w tych okropnych czasach, 1273, 1280, proszę zobaczyć, 1300 funtów tylko. Tak, czyli mniej niż płaca minimalna w Wielkiej Brytanii. Więc z jednej strony, widzicie, jest tragedia w Wielkiej Brytanii, bo zamieszkać sobie w Cambridge sobie nie zamieszkasz, bo są horrendalne ceny, tak, jeżeli chodzi o tego rodzaju domy wolnostojące, ale na prowincji, tak, ale w małych miasteczkach. Już bezproblemowo jesteś w stanie zamieszkać. Bezproblemowo. To jest tylko 1286 funtów, proszę sobie wyobrazić, miesięczna rata. No na 35 lat można sobie nadpłacać, można na 25 sobie zaciągnąć. Proszę zobaczyć, na 25. Widzimy 1463, 1476, 1476, 1478, prawda? Widzimy, że to nie jest dużo. I w Wielkiej Brytanii każdy może sobie pozwolić, każdy, kto pracuje, kto zarabia więcej niż minimalną, prawda? Twoja żona, wyobraźmy sobie, zarabia 2000 funtów, twój mąż zarabia 2000 funtów, razem macie 4000 funtów, prawda? I was stać, no nie będzie jakiegoś high life w danym momencie, bo te raty są wysokie, ale zawsze możecie sobie wydłużyć kredyt na 35 lat, prawda? Na 35 lat zawsze sobie można wydłużyć kredyt, ale spłacić go szybciej, robić nadpłaty, więc to jest, się zmniejszy, prawda? Robiąc nadpłaty, prawda? Robiąc nadpłaty. I widzimy, że to 1200 funtów, tak? Czyli mamy 4000 funtów, 2000 idzie na dom, 2000 zostaje. Nie ma wielkiego, nie wiadomo czego, ale 2000 ci zostaje, prawda? No i to jest. Czyli w Wielkiej Brytanii nie ma jakiegoś wielkiego problemu w rzeczywistości. Ja to ciągle tłumaczę, że u nas jest tragedia. U nas jest tragedia, bo u nas, szanowni państwo, wpaja się ludziom, że niby u nas jest, nie wiem, lepiej i tak dalej. Nie, szanowni państwo, u nas jest tragedia, bo u nas, żeby, szanowni państwo, kupić sobie dom tego rodzaju, które pokazywałem, tego rodzaju, które pokazuję, no to szanowni państwo, wystawiają takie domy za. No ich się nie sprzeda, one są niesprzedawalne w danym momencie, chyba że będą dalej pompowane ceny, prawda? Poprzez te wszystkie niebezpieczne kredyty i tak dalej. No ale widzimy, że u nas. Żeby coś takiego kupić, prawda? Bo u nas specjalnie są wysokie koszty budowy i tak dalej, specjalnie państwo narzuca, żeby Polacy byli, żeby mieszkali na 40 metrach kwadratowych, tak? Żeby u nas coś takiego, szanowni państwo, kupić, tak? Gdzieś w fajnym właśnie miejscu, niedaleko właśnie takiej miłego miejsca jak Cambridge, wiecie, no to generalnie życzą sobie 1 000 000 złotych, prawda? Oczywiście tego nikt nie kupuje, bo w danym momencie nikt na to nie ma pieniędzy. No, ale to dalej jest utrzymywane ze względu na to, że dalej się pompuje podatkami Polaków, zagraniczne banki i zagranicznych deweloperów, prawda?
I dlatego to tak mniej więcej wygląda. No ale zobaczmy w takim razie, ile w Polsce, szanowni państwo, no jeżeli w Polsce za coś takiego, za taki domek trzeba dać na przykład 900 tysięcy złotych, tak? 900 tysięcy złotych. A dzisiaj nasze kredyty są oprocentowane 9%, tak? I weźmiemy, przepraszam, 9%, tak? Down payment, że ktoś wpłacił te 90 tysięcy złotych, weźmy. No to u nas rata, szanowni państwo, wynosi prawie 7 tysięcy złotych, tak? 7 tysięcy złotych wychodzi rata. Przy wpłacie 90 tysięcy wkładu własnego. 7 tysięcy, czyli ile wynosi? Szanowni państwo, 2,3 100 230% płacy minimalnej. 230% płacy minimalnej, a w Wielkiej Brytanii, żeby kupić coś takiego sobie, prawda? Żeby kupić sobie coś takiego, widzimy, że ta płaca minimalna to jest jedna płaca minimalna, a na 30, na 35 lat jest to 80% płacy minimalnej. U nas też możemy zrobić na 35 lat, prawda? Na 35 lat, tylko u nas się gorzej nadpłaca, u nas robi się z człowieków niewolników. No to jest 6350, czyli 220% płacy minimalnej, tak? Czyli tam, szanowni państwo, na kupno w danym momencie, w tych okropnych czasach, rata kredytowa wynosi 80% płacy minimalnej, a u nas 220% płacy minimalnej. Tylko że u nas jest cięższa zima i więcej gazu bierze, szanowni państwo, taki dom niż w Wielkiej Brytanii. Tak? Są gorsze opłaty jeszcze dodatkowo, tak? Jak się jeszcze doliczy gaz, opłaty. I to pokazuje, szanowni państwo, że z jednej strony, tak, to jest lipa, jest problem w takich miastach, jak widzicie, bo w Polsce specjalnie się robi narrację, że w Wielkiej Brytanii to też jest tragedia, bo w Londynie nieruchomości po 800 tysięcy funtów. Ale kto ci każe kupować nieruchomość za 800 tysięcy funtów? Mamy Cambridge. Okej, przyjeżdżają ci studenci i najbogatsi ludzie świata tam sobie ewentualnie studiować, chociaż już to coraz mniej tam przybywają, prawda? No nikt ci nie każe mieszkać w Cambridge. Możesz mieszkać pod Cambridge, 10 km, 15, 20. Bo Wielka Brytania jest dobrze rozwinięta generalnie, prawda? I tak dalej, i tak dalej, tak? I widzimy, że to w Polsce, szanowni, ja ciągle mówię, że Wielka Brytania jest w degeneracji. Tak jest, bo już nie da, już żeby się jakoś tam inaczej żyło, lepiej żyło, prawda? Trzeba się nagimnastykować, że to nie jest to samo, prawda? Ale w Polsce jest generalnie totalna tragedia. Co innego, jeżeli w Polsce byś kupił podobny dom, ja nie wiem, za 600 tysięcy, prawda? Wpłacił 60 tysięcy, no to ta rata ile będzie wynosić? 4234, czyli dalej widzimy, że to jest więcej dalej, prawda? Więcej niż minimalna. Szanowni Państwo, żeby Polakowi się żyło tak samo, jak Brytyjczykowi pod kątem zakupu nieruchomości, to takie nieruchomości musielibyśmy kupować po ile? Po 350 tysięcy. Taka nieruchomość musiałaby kosztować 350 tysięcy złotych w Polsce. 350 tysięcy złotych, lub też zarobki byśmy musieli mieć dwa razy wyższe. Z jednej strony jest kuriozum bezsensownie mieszkać w Cambridge, prawda? No bo to bardzo drogo, no i wpłata sama to jest równowartość tego, co kosztuje 130-metrowy apartament w Hiszpanii. Poza Cambridge, ok, prawda? Tam jest bardzo dużo pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Cambridge się dla większości nie da, poza Cambridge się bardzo da. Tak? Tylko to pokazuje skalę, szanowni państwo, że gdy wiecie, w Wielkiej Brytanii kwiczą jakim źle, jakim niedobrze, to w Polsce, gdy jest tragedia, naprawdę jest tragedia w stosunku do tego, co jest w Wielkiej Brytanii, to się kwiczy, że u nas już jest fajnie. Prawda? To jest właśnie różnica między Polską a Wielką Brytanią, prawda? Że tam dalej masz naprawdę
dużo rozwiązań. Oczywiście, Wielka Brytania się degeneruje, funt brytyjski się degeneruje. Każdego miesiąca, szanowni państwo, żywność drożeje, funt brytyjski się degeneruje w stosunku do wartości, do cen żywności, a przecież wszyscy jedzą codziennie. Przecież zawsze gaz możesz przykręcić, prawda? Jak nie masz dzieci, możesz mniej mieć ciepło w domu, prawda? Jak możesz zgasić światło, nie musisz kupować nowych ciuchów, prawda? Możesz chodzić w starych ciuchach, prawda? I tak dalej. I tak nie musisz pojechać samochodem, nie musisz kupować nowego samochodu, i tak dalej, i tak dalej. No ale jeść musisz codziennie, prawda? Więc tak, w Wielkiej Brytanii dzieje się źle, ale w Polsce jest trzy razy gorzej, prawda? Jest trzy razy gorzej. I tyle mam do powiedzenia, szanowni państwo, na dzisiaj, jeżeli chodzi o te sprawy. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania i do odwiedzania hotpoland.pl, do odwiedzania wykresów tutaj na hotpoland.pl, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów, bo mogą być to znacznie lepsze dla państwa informacje, aniżeli te, o których właśnie usłyszeliście w tym filmie. Pozdrawiam i do usłyszenia.